Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Jest piąteczek, przychodzę do Was z wczorajszym wznowieniem świątecznego kalendarza. Myślę, że wszyscy już dobrze wszystko o tej zdrabce wiedzą. Za dużo się nie zmieniło, trochę ponoć te bombeczki, ja to nawet nie pamiętam. Szukamy gwiazdki, szukamy trzech tych samych kwot bądź łuba Mikołaja. Znowu ekstra linie i znowu 10 razy kasa i ta ropucha, wkład 30 zł, także niewiele, no ale jak wiecie, same pustaki drapie, także nie będę więcej inwestować, bo to nie ma sensu. Wszystkie zdrapki podała mi pani i kupowane były w takim kiosku, nie w typowej kolekturze. Także trzymajcie kciuki, może tym razem coś by już naprawdę cycki opadają. Ropucha z numerem 7. No i zobaczymy, czy coś tu będzie. Wygrywające liczby to 31, 23, 30 i 13. A mamy 21, no szkoda, że nie 31, 19, 15, 16, 12 obok. 29 również bok, 11, 24, 33 i 32. No obokowo jak zwykle. SU. Także dupa blada. 10 razy kasa. Numerek 15. Szukamy wygrywających liczb i mnożników 5x i 10x. Zdecydowanie ta warstwa lepsza niż w tej żabie. Szukamy 7, 19, 4 i 32. A mamy 12, 3, no, piękne oboczki, 36, 21, 1, 31, 8, 26, i 2, kolejny pustak, nie no, ręce opadają, a G. A weźmy sobie teraz tę linię, numerek 21, będziemy się przesuwać. No jak widzicie, coś ostatnio mi totalnie nie idzie, te drapanie. Szukamy wiatraka i słonia. Coraz bliżej jeszcze te święta. Jak wiecie, to ja fanką świąt nie jestem. Pewnie nieraz już słyszeliście. Już od dawien dawna, od paru lat. Nie mam jakiejś, wiecie, fazy świątecznej. Ani mnie te święta nie cieszą, ani nic. Także są, bo są. Będą u mnie zdrap masy. Ale nie mam zamiaru szaleć. Będę miała całą paczkę tej właśnie choinki. Będziemy codziennie jedną choinkę drapać, a w kopertach będą takie malizny. Myślę, że będą zdrapki nie więcej jak za 5-10 zł. Takie tylko drobnice, że dziennie, żeby drapać za nie więcej niż 20 zł. Już mówię z tą, wiecie, choinką. Tego będę miała całą paczkę, tak zdecydowałam, żeby jakikolwiek pewny zwrot z tych zdrap masów jednak mieć, bo to wiecie, jak to jest, jak to u mnie bywa. No i będę otwierać trzy kalendarze adwentowe. Będą dwa kalendarze Douglasa. Jeden to będzie taka, jak to się nazywa, szkatułka. W formie szkatułki kalendarz. Drugi kalendarz Douglasa to będzie ten w formie, no, czerwony z choinką. A trzeci kalendarz to będzie kalendarz wypuszczony OnlyBio z wedlem. Z wedlem, chyba to z wedlem było, już nie pamiętam. Także trzy kalendarze. I to będzie na tyle. Dajcie znać, co wy na to.
Pewnie gadam i pomijam, ale trudno. Księżyc i łódź. Życie. Księżyc i łódź. Czy będziecie przede wszystkim oglądać, czy też nie? Krab i podkowa. Coś ta warstwa jakby chciała, nie mogła. Chyba wsio. Mam nadzieję, że za dużo nie pominęłam. Rower i arbus. Rower i arbus. Okej. Okulary i korona. Nie ma co, wiecie, szaleć z tymi zdrabkami, kopertami, bo to i tak główienko wielkie z tego jest. Ale to i tak kasy ma pod dostatkiem. Także bez przesady. I ostatnie dwa symbole, kości i ptak, i chyba nic z tego nie będzie. Żarło, żarło i dupa. Także no pięknie, kolejny piękny odcinek się zapowiada, kontrolne różne, powiem wam, ręce opadają. Ostatnia nadzieja w świątecznym kalendarzu z numerkiem 15. No i szukamy najpierw gwiazdki. A jest, co my tu mamy? Stroik, kominek, bałwan, renifer, anioł, choinka, kartka, świeca, lizak, skrzat, kożuch, czapka, trąba, bęben, szyszki, sople, ciuchcia, piernik, skarpeta, sanie, łyżwa, dzwon, rękawica i kula. Także no, zarąbiście. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot, ale takowych nie mamy, a w bonusie głowy Mikołaja, a jest sweter, tu są gdzieś kontrolne. Także widzicie, jak właśnie u mnie wygląda i wyglądają te odcinki zdrabkowe. Nie chce mi się nawet już tego komentować, bo sami widzicie, jak jest. Ostatni odcinek, zero, dzisiaj zero. Porażka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki, subskrypcję, dajcie znać, co myślicie o tych moich strapmasach. A po strapmasach będziemy myśleć, co dalej. Prawdopodobnie się pożegnamy, no bo nie widzę sensu dłużej ciągnąć tej strapkowej zabawy. Może wtedy będę nagrywać coś innego, a może nie będę nagrywać nic, wiecie, to żadna strata, a inwestować lot to wiecie, każdy potrafi, a gorzej z odcięciem się, dlatego myślę, że nie ma co szaleć. Pożyjemy, zobaczymy. Żegnam się z wami, no i do usłyszenia. Pa, pa, pa.